No teraz pompy dostają baty ze względu właśnie na tą sytuację. Można iść do więzienia za przekręcenie licznika w samochodzie. Totalna bezkarność w przypadku oszustwa przy podawaniu parametrów popcia. Wy ufaliście, że one mają parametry takie, jak są deklarowane. Reporty badań w China, gdzie jest przekręcony trochę parametry. Jak my dajemy jeden, to konkurujemy z jedynką, a nie konkurujemy z 0,5, gdzie napisane jest 1. I niestety bez regulacji ofiarą padają użytkownicy. Komu wierzyć ma pan Kowalski, kupując sobie pompę ciepła? Dzień dobry państwu. W dzisiejszym odcinku, jak państwo widzicie, jesteśmy w nieco innych okolicznościach niż w naszej akademii na co dzień. Jesteśmy na łonie natury i mamy dla was niespodziankę. Porozmawiamy sobie o pompach ciepła. Będzie to odcinek dość szeroki merytorycznie. Ja skorzystam z okazji, żeby się nie wymądrzać i nie czytać państwu gotowych treści, nie przedstawiać gotowych treści. Dzisiaj będzie to, jak wspomniałem, miało charakter luźny. Co jest tą niespodzianką? Może tak. Niespodzianką jest to, że mamy nie handlowca, nie prezentera, a mamy tutaj projektanta i głównego twórcę pomp ciepła Sola. Pan inżynier Dmitrij Szyszow, rodowity kijowianin zamieszkujący od lat już w Polsce, sprzedający pompy na Ukrainie wcześniej, współpracujący ze szwajcarskim Siemensem, teraz współpracujący, bo kolejnym gościem jest Bartosz, współpracujący z Bartoszem, z osobą odpowiedzialną, z koordynatorem produkcji pomp ciepła Sola. Witam panów. Proszę państwa, i zacznijmy sobie może od razu z wysokiego C, jak to się mówi, bo na rynku dzieje się dużo. Czy pamiętacie państwo odcinek, w którym mówiłem, że przez ostatnie lata w naszej branży, przez ostatnie 3-4 lata miał miejsce niebezpieczny proceder, gdzie w dofinansowaniach europejskich, konkretnie w czystym powietrzu polskim, zrównane były z sobą pompy ciepła no name i pompy ciepła z rzeczywistymi, udowodnionymi parametrami. Spowodowało to pewien rodzaj kryzysu, przez który wielu z was z pomp jest niezadowolonych. Zapraszam do filmu, który tu się państwu wyświetla. Tam jest o tym więcej. I miało się to wszystko zmienić. Od czerwca miały na liście ZUM, czyli na liście zielonych materiałów i urządzeń grzewczych w Polsce, która to lista definiuje urządzenia, które będą podlegać dofinansowaniu, miały się znaleźć tylko przebadane w europejskich laboratoriach jednostki. Miało to się stać już w czerwcu, bo wreszcie urzędnicy się za to wzięli, żeby odsiać te niesprawdzone. Jak dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, ci importerzy, którzy tych papierów na swoje sprzęty nie mieli i miały one przekłamane dane, dostali kolejne pół roku czasu, do końca 2024 roku. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem naszym, jako polskich producentów i państwa, jako konsumentów, którzy chcą kupować sprzęt przebadany, okazał się poseł Janusz Kowalski. Tutaj screen tweeta. Widzicie go państwo teraz na ekranie. No i skorzystam z okazji i zapytam panów. Co się dzieje według was? Ja tutaj chciałem takie wtrącenie. Ty użyłeś czasu przeszłego, a to według mnie powinien być czas teraźniejszy, bo sytuacja ona nadal trwa. To nie jest tak, że to zamieszanie i problematyczne sytuacja dla producentów i także importerów, którzy są idą w literze prawa, on się nie skończył. On nadal jest. Sytuacja na rynku pomp ciepła jest bardzo skomplikowana, szczególnie właśnie dla takich producentów jak my, gdzie jesteśmy małą firmą, lokalną, póki co oczywiście mamy klientów w całej Polsce, w dalszym ciągu określamy się jako firmą lokalną z określonym budżetem, natomiast naszą siłą jest wiedza i kompetencje. Dzięki temu jesteśmy w stanie spokojnie konkurować z wielkimi firmami. Tylko pieniądz rządzi światem i pojawia się mnóstwo pytań i jednocześnie brak odpowiedzi na te pytania. W czyim interesie zostały podjęte działania, żeby rynek wyglądał tak, jak wygląda? Ponieważ jest to
totalne zamieszanie. Czyli ta sugestia posła Kowalskiego dotycząca lobbingu, tak? Że komuś bardzo zależy, żeby nadal przez kolejne pół roku były sprzedawane państwu urządzenia bez papierów po prostu. Nieprzetestowane. Komuś zależy i ktoś wywiera naciski? To jest pochodna. Mhm. To jest skutek tejże sytuacji, która nastąpiła kilka lat temu. Nazwałbym to zaniechanie. Zaniechanie, puszczenie rynku totalnie samopas. W przypadku, gdy mamy totalną globalizację, chociaż teraz już coraz mniejszą ze względu na geopolitykę, ale właśnie ta sytuacja, która teraz ma miejsce, jest skutkiem. Nie, to nie jest przyczyna. Bo mamy taką sytuację, że teoretycznie, czy praktycznie, można iść do więzienia za przekręcenie licznika w samochodzie, natomiast totalna bezkarność w przypadku wielomilionowego, jeżeli nie miliardowego oszustwa przy określaniu czy podawaniu parametrów popciechu. Okej, to dosyćmy płynnie do tej certyfikacji. Wielu z Państwa pytało pod naszymi poprzednimi filmami, co ta certyfikacja daje poza zaspokojeniem naszego producenckiego ego i poza sprawdzeniem ambicjonalnym tego, czy to, co testujemy u siebie, rzeczywiście jest realne. Nasze pompy testujemy w Brnie. Co ona daje? Jakbyście panowie wytłumaczyli panu Kowalskiemu, który nas ogląda, po co mu ten certyfikat? Jeszcze powiem jedną rzecz. Mam takie wrażenie, też z kilkoma osobami rozmawiałem, całe prawodawstwo Zachodu opiera się na zaufaniu. To wynika z kultury. Chociaż w Polsce są ogromne naleciałości jeszcze czasów minionych, natomiast Zachód, bardziej na Zachód od nas, państwo z zasady ufa swojemu obywatelowi. I to jest właśnie podstawa prawa, w jakim się poruszamy. Tak. I niestety ta zasada została bezwzględnie wykorzystana. Można powiedzieć, okazja czyni złodzieja. Czyli kupowaliście państwo pompy, które miały te z listy Zoom, bo zaokładam, że to sprawdzaliście, ufając, że są one przebadane i mają konkretne papiery, po czym okazuje się po instalacji... Przepraszam, powiedzę ci słowo, tu nawet nie chodzi o to, że ufaliście państwo, że one mają papiery. Nie, wy ufaliście, że one mają parametry takie, jak są deklarowane. To absolutnie, jeżeli byłaby taka sytuacja idealna, to wyrzucamy wszystkie papiery. Mhm. Nie ma to żadnego znaczenia. Po prostu ktoś, kto deklaruje, daje produkt taki, jak deklaruje. A u nas było to puszczone samopas. Niestety trzeba tego... I to zostało przedłużone o kolejne pół roku. Nie wiemy, dlaczego tak luźno sobie gadamy. Czyli certyfikacja, odpowiadając, zbierając wasze opinie, odpowiadając na to pytanie, które sam sobie zadałem, sam sobie odpowiadam, no certyfikacja daje potwierdzenie tego, co deklaruje produkt. Certyfikacja jest marchewka, to zaufanie, jest i bat. Niestety trzeba bata i marchewki, bo jak widać, kultura nie puszcza nas jeszcze tak mentalnie, żeby dostarczać te produkty takie, jak mają być. Każdy szuka okazji. Jest to pogoń za pieniądzem, oczywiście zaoszczędzenie na hardware'ze czy rozwoju software'u powoduje, że stajemy się bardziej konkurencyjni. I niestety bez regulacji ofiarą padają użytkownicy. I co za tym idzie, opinia o tych urządzeniach jako niedadających się, niespełniających oczekiwań użytkowników. Ja bym tu dodał, jeśli co, idzie nie o certyfikację i ogólną certyfikację, idzie o badanie. Bo zgodnie przykładowo z certyfikacją K-Mark, to badanie może być i nie od europejskiej laboratorii. Badanie może być jakoś innej laboratorii. Certyfikat będzie europejski. I o to chodzi. Właśnie główna idea była, co badanie musi być zrobione
Europejskie Akredytowane Laboratorie, która jest akredytowana w Europie. Jak laboratoria, która może zbadać pompę ciepła. Tylko, że krabo nie nadąża za weną twórczą ludzi. No i to też jest skutek. No, można było zakładać, że ktoś, kto ma badanie robione w nieeuropejskim laboratorium, gdzie większość z tych laboratorium, znakomita większość, to jest praktycznie 100%, to są laboratoria firmowane, czy firmowane. Może nie, to są laboratoria należące do europejskich firm. Nie, nie tak jest. No TÜV China nie należy do TÜV. Do TÜV... Akredytacja ma. O, dokładnie. Jak przykładowo ty masz, nie wiem, musisz tam przegląd robić auta w Niemczech i TÜV, masz to robić, ale na początku TÜV może przyjmiesz parametry, spełniasz wymogi, trzymasz się ściśle reguł, zasad. Tak. No i to niestety nie zagrało. Nie tylko, bo życie nam pokazało, co przykładowo jest reporty badań w TÜV China, gdzie jest przekręcony trochę parametry. Trochę? To właśnie nie trochę. Zaczęło się od tego, że w połowie ubiegłego roku profesor z Duńskiego Uniwersytetu Technologicznego nagłośnił sprawę, bo się okazało, że 6 producentów pomp ciepła to było przebadało... Już nie 6, już wiele. Na ten czas, wtedy co czytałem i wtedy nawet się kontaktowałem z nim, to była, że było 6 producentów pomp ciepła i 4 jednostki certyfikujące i we wszystkich tych jednostkach certyfikujących w tych testach z badań, raportach z badań, był ten sam błąd. Pytanie, czy jest to przypadek? No, raczej jest to wątpliwe. To myślę, że będzie dla Państwa ciekawe, bo mówimy o tych badaniach. Produkujemy naszą pompę. Testujemy ją u siebie. Tak. Otrzymujemy dane. Tak. COP, to jak będzie efektywna, jak będzie ekonomiczna, ile pobierze energii w stosunku do wytworzenia tej cieplnej. Po prostu. Jak wygląda proces tych badań? No, proces badań wygląda zgodnie z dwoma normami unijnymi. Pierwsze badania to jest badania na moc tak zwaną P-rated, gdzie punkty pracy jest A7W35 i A7W55. Ale te badania naprawdę nie pokazują użycia prądu. Bo to jest tylko jaką moc osiągnie. Tak. A nie tylko moc, ale COP, tak? Ale właśnie następne badania to jest badania w obciążeniu takomu nie na 100%, tak? Tam jest 6 punktów pracy A, B, C, D, E, F. W tych 6 punktach pompa musi generować moc grzewczo zgodnie z tym obciążeniem, Który jest w procentach. I właśnie w tych punktach jest pomiary COP. I dalej jest taki, jak to nie algorytm, jak z tych 6 punktów policzyć SCOP. I właśnie to SCOP, dalej on przeliczany jest w NS, tak zwany pokaźnik takiej wydajności. I od tego NS zależy już ilość plusów tam. Na 2 plusy, a 3 plusy, 1 plus, tak dalej. No i właśnie ci blondy, jakie byli u TÜV China, właśnie byli w badaniach jakraz w takich obciążeniach nie na 100%. I przekręczone były temperatury, na jakich musiała być zbadana pompa ciepła. I właśnie dlatego wydajność była lepiej, aniż ona jest faktycznie. Czyli to jest, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, pompa ciepła jest to tak wdzięczne urządzenie, że można sobie żonglować parametrami i dopasowywać do potrzeb. A w przypadku, gdy nie ma dobrego weryfikatora o odpowiedniej wiedzy, No nie jest to prosty temat policzyć SCOP. W ogóle nie prosty. Więc
No jest to wykorzystywane właśnie tak w bardzo prosty sposób, no bo możemy sobie porównać pompy ciepła do innych urządzeń, do ładowarki do samochodów elektrycznych, czy na przykład do inwertora fotowoltaicznego, gdzie jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób określić jego zakres pracy, zakres mocy. Po prostu włączymy go na maksa i on ma tyle dać. Czyli jesteśmy w stanie zweryfikować, czy on odpowiada parametrom, oczywiście nie zagłębiając się tam, nie wiem, w harmoniczne i tego typu historie, czy on osiąga taką moc, jak deklarowane. A w przypadku pompy ciepła, abstrahując od laboratorium, gdzie jest to jedyne miejsce, gdzie można to szybko i precyzyjnie... No i nie szybko. Precyzyjnie? No, szybko w odniesieniu do warunków domowych. Tak, dokładnie. W warunkach domowych potrzebujesz... Przerwę. Sezon, żeby określić SCOP. Przerwę, bo... Czyli rok. To będzie bardzo ciekawe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył importerom czas na to wszystko, o czym mówimy, do końca roku. I powiedziałem nawet w ostatnim szorcie. Ile trwa badanie jednostki? Mamy 8-kilowatową pompę. No jak mówiłem, nie o pompie modelu all-in-one ze zbiornikiem, tylko o zwykłym, przykładowo monoblokie czy splitie, to badania to jest maksymalnie 2 tygodnie. Maksymalnie. A naprawdę, jak jest producent gotowy do tych badań, to można to zrobić w ciągu 1 tygodnia. A tutaj też, przepraszam, że wejdę w słowo, my już przetestowaliśmy i mamy raporty plus certyfikaty na 410. Jesteśmy po przetestowaniu 32. No w tej chwili i jest już raport. I tutaj jeszcze wtrącę, że w kwietniu pojawiły się nowe wymagania dla producentów i importerów, aby być wpisanym na listę ZUN. I to pojawiło się w kwietniu. Mamy dzisiaj 14 czy 15? 14 maja, tak. A my już jesteśmy po testach tych dodatkowych parametrów. Czyli my czyli to byliśmy to w stanie zorganizować w tak. ciągu miesiąca, trzech tygodni, bo najpierw musiała ta informacja do nas dotrzeć, musieliśmy ją przeanalizować i w ciągu 3 tygodni jesteśmy po. Tutaj Dima ostatni tydzień spędził w laboratorium w Brnie i jest... Z lodówką, nie wiem czy Państwo, tak zwaną lodówką, tak? Tak. Nie wiem czy Państwo widzieli nasz najnowszy produkt, pompa typu all-in-one z buforem. To jest właściwie takim sprzęgłem hydraulicznym, bardziej 30 litrów tam nie, jest. Nie sprzęgłem, z buforem. Z buforem. 30 litrów jest bufor, da, i nie potrzebuje instalator ogólnie instalować nic. Mm-hmm. Oprócz własnej pompy, to może to łączyć obie grzewcy bezpośrednio do pompy. Okej, okay. No i tam jest zbiornik, zasobnik CWO. Jeszcze tutaj też dołożę, że... Pan musimy głośniej mówić, panowie, bo mamy sąsiada, który kosi, także wybaczcie państwo. Co się umysły. Tak. Taki film. My wszystkie swoje testy, jakie przeprowadzamy, w laboratorium certyfikowanej, notyfikowanej jednostce, poprzedzamy badaniami wewnętrznymi. Tutaj poza kadrem siedzi taki miły dżentelmen, który kalibruje komorę klimatyczną, którą posiadamy i która naprawdę w bardzo małym procencie różni się od, znaczy wyniki, w jakiej nie odbiegają. Nie odbiegają. Tak, to jest prosta komora, natomiast jest opomiarowana i dzięki właśnie tym kompetencjom jesteśmy w stanie bardzo dobrze przygotować się do certyfikacji, do testów, bo rodzi się pomysł na stworzenie pompy ciepła. No to trzeba zaprojektować te wszystkie układy, więc... Dobrać komponenty, napisać soft. Dokładnie tak. A potem to musi, bo nie można na żywioł, na żywca, czy tam jak to woli, na partyzanta jechać do laboratorium i testować, no bo... No można. Można, ale to w 95% będzie skazane na niepowodzenie. No trzeba się do tego przygotować, tak? Jak żołnierz na wojnie, najpierw się musi przeszkolić. Tak, ale można. Pytanie, czy masz tyle pieniądzów?
co płaci za to laboratorium, to pierwsze i tyle czasu. I nie, nie mając pewności. To by była totalnie łańska fantazja i nie o to chodzi. No, jesteśmy, produkujemy dobre urządzenia i naszym celem jest maksymalizacja powodzenia podczas testu. Tak. Możliwie w najkrótszym czasie, tak żeby to wszystko było. Czyli z tej pierwszej części naszej rozmowy wiecie Państwo tyle, że jeśli kupujecie Państwo u nas, no nie tylko u nas, ale u nas także, pompę, która ma COP 4,02, to taką ma realnie, a nie 2,04. Dobra, przechodzimy dalej. Czym się wyróżniamy jeszcze? Czym się wyróżniają Wasze produkty na tle? Nie wiem, czy można je porównać do produktów japońskich, niemieckich i dlaczego, jeśli tak? W dobie tej globalizacji komponenty są z całego świata. My... Okej, okay, przerywam. Składamy te pompy. Tak, to generalnie w naszych pompach funkcjonują elementy, staramy się jak najwięcej, żeby elementów było z Polski. To jest nasze takie patriotyczne, choć no i patriotyczne, niepatriotyczne, tutaj przymuszamy kolegę, żeby korzystał z tego, no bo funkcjonujemy na rynku polskim, żeby korzystać z polskich elementów, podzespołów, czy polskich, produkowanych przez zachodnie firmy, ale produkowanych w Polsce. Mhm. Też takie są. Generalnie są to komponenty europejskie i japońskie. Oczywiście chińskie też się trafiają, no bo inaczej się w tej chwili nie da, więc staramy się to minimalizować. Nie, no chodzi o to, że chiński komponent może być on produkowany w Chinach, ale produkowany na fabryki, jaka jest założona japońskiej firmy. Mhm. O to chodzi. Bo... Nie wszystko, co chińskie, jest złe. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I chodzi o to, żeby konkurencja była zdrowa. Tak. Że jak my dajemy jeden, to konkurujemy z jedynką, a nie konkurujemy z 0,5, gdzie napisane jest 1. To co mamy w tej pompie? Co nas wyróżnia? Software. No tak, dokładnie. Główny to jest software. Co to daje Państwu? Państwu to daje, co Państwo ustawia sobie komfortowe temperatury w pomieszczeniu i nie musi dbać, czy pompa używa więcej prądu niż trzeba. Tak? I dlatego musi być bardzo inteligentny software, jaki użyje minimalną ilość prądu dla osiągnięcia tej temperatury. To jest główna rzecz, bo nie możemy zrobić tak, co jest, używa mało prądu, ale temperatura jest nie ta, jak potrzebuje. Czyli przy zadanej temperaturze ona wydaje i zużywa jednocześnie tyle, ile musi, żeby tę temperaturę osiągnąć, nic ponadto optymalizuje, tak? Tyle, ile może zużyć minimalno. Mhm. O to chodzi. Bo przykładowo pompa może osiągnąć temperaturę w pomieszczeniu 21. A przykładowo, jak to jest podlogówka, to pompa może pracować na temperaturze 37 na zasilaniu, a może pracować na 35. I w takim wypadku kop będzie różny. A temperatura w pomieszczeniu będzie ta sama. I dlatego mamy taką krywogrzewczą inteligentną. Dlatego, żeby pompa pracowała na takiej najniższej temperaturze zasilania, jaka jest możliwa. Uh-huh. To z jednej strony, a z innej strony pompa musi modulować, a nie pracować start-stop. Przykładowo duża ilość chińskich pomp w ogóle nie ma pogodozależnego sterowania temperatury. I użytkownik tam może sobie, nie wiem, ustawić, co zasilanie jest 30 i w takim wypadku, jak to jest za dużo, tak? To pompa będzie taktować. Ona będzie osiągnąć temperaturę w pomieszczeniu i właśnie wyłączyć. A dalej, jak włączy, to proces stabilizacji obiegu chłodniczego trwa tam do 10 minut i te 10 minut pompa będzie pracować nieoptymalnie i użyje dużo więcej energii elektrycznej. Uh-huh. I właśnie nasza automatyka ma takie algorytmy, co pierwsze musi obliczyć taką minimalną temperaturę zasilania, przy jakiej można osiągnąć temperaturę zadaną w pomieszczeniu, uh-huh.
a drugie, co spędzarka musi nie pracować w trybie on-off, tak? A cały czas modulować. Modulować. Tak. I właśnie to jest główne rzeczy, o jakie muszę pilnować automatykę pompy. I dlatego pompa musi mieć taki algorytm. Czyli... O, chciałeś? Powiedz o tej sytuacji, jaką miałeś, jak zrealizowałeś tą szkołę w Kijowie, jak miałeś telefon, że grzejniki są zimne. O tak, była taki, w ogóle wyglądała jak żart, bo dzwonię do nas kierownik tej szkoły i mówię, mamy problemy. A jakie problemy pana ma? Jeszcze przytocz, jakiej wielkości to ten obiekt, nie? No, obiekt duży, 25 tysięcy metrów kwadratowych to jest obiekt. To jest duża szkoła na 1,5 tysiąca uczniów, tak. I dzwonię, no i wprawdzie już jesień i może tak 0 na stopień na zewnątrz. I dzwonię kierownik tej szkoły i mówię, co mamy problemu z ogrzewaniem. Właśnie mówię, jaka jest problema. No, od początku mówię, jest chłodno. Ja mówię, jak chłodno? W szkole jest w pomieszczeniu chłodno? No nie wiem. Mamy problem. To proszę państwa podjechać. No, podjechali my z kalibrowanymi termometrami. No, jest zadane 21, jest faktycznie 21. Mówię, jaki problem? No to grzejnik jest chłodny. Ja mówię, no zimny. Ja mówię, no okej, pytania w temperaturze w pomieszczeniu czy temperaturze grzejnika? On mówi, no nie, w temperaturze w pomieszczeniu jest okej, okay, a dlaczego grzejnik jest zimny? Można siedzieć na grzejniku. Nie, no dlatego, co siedzi 30 uczniów w tomu klasu i właśnie to jest ciepło, jakie idzie w pomieszczenie. I system reaguje na to i obniżaje temperaturę grzejnika. Bo jakby nie obniżał, to temperatura byłaby 23 albo 24. I dlaczego? To bez sensu tak robić. No i właśnie to był taki trochę szok. Bo do tego toj kierownik był w innej szkole, gdzie była taka stara systema radzieckiego ogrzewania, jaka cały czas pracowała na jednej temperaturze. No i sterowanie temperatury w pomieszczeniu było... Czyli tak, ma być, okna można otwierać, ale grzejniki mają być czerwone. W analogicznej sytuacji, gdyby była to pompa on-off, gdyby uczniowie wyszli z klasy, skończyły się lekcje, temperatura spadłaby o 1 stopień, ta pompa ze sprężarką on-off włączyłaby się na full i pobierałaby dużo energii. Nie, to chodzi nie o on-off. Mhm. Chodzi o to, co mamy właśnie krzywą grzewczą inteligentną, jaka adaptuje się automatycznie, bo sterownik oblicza temperaturę z czujnika temperatury wewnętrznego. Mhm. I przykładowo musi być 21, a teraz już jest temperatura rośnie, ta, to sterownik to rozumie i obniża krzywą grzewczą. Mm-hmm. Bo strategia jest, tak po angielsku, as low as possible. Najmniejsza możliwa temperatura zasilania, dlatego, żeby kąt był najwyższy, jaki może być. Największy, jaki może być. A on-off to trochę nie o to chodzi, to chodzi o to, co... My mówimy, co właśnie pompy z sprężarkою inwerterową, jakie nie mają takich algorytmów, a jak jest ustawiona 35, ona podaje w systemu 35 w CO, przegrzewaje pomieszczenie i właśnie w ten moment wyłącza, nie moduluje, bo już przegrzała. Ale to nie jest start-stop sprężarka, to jest inwerterowa sprężarka, ona musiałaby obniżyć moc sprężarki, a nie obniża, bo musi trzymać cały czas 35 temperatury i o to chodzi. Aha, jest duży jest jeszcze jeden plus. Tak. Jeszcze jest duży błędem połączenia. Jest także przewaga nad zwyczajną inwerterową dzięki algorytmom. Tak. Ja właśnie porównanie było inwerterowych. I właśnie jest dużym błędem połączenia do pompy ciepła zwykłego termostatu. Bo termostat robi tylko on i off. Zalańcze, wylańcze. I właśnie jak pracuje zwykły termostat, a nie taki sterownik pokojowy, jaki ma z pompą połączenie po takim busu digitalnemu, tak. Może być, może odczytać temperaturę właśnie z czujnika temperatury. Jak jest połączony toj zwykły termostat, tak, to jest duży błąd dla pompy, bo w takim wypadku pompa nie może modelować. Ona będzie... Sugeruje się tylko termostat. Tak. I właśnie ta pompa bez inteligentnej krzywej grzewczej ze zwykłym termostatem to jest plus 20% używania
Czyli my energii. Tak, to czyli my, krótko mówiąc, z polskiego na nasze, obniżamy zużycie o 20%. Tak. Możemy tak przemyśleć. Tak, dzięki właśnie temu oprogramowaniu można to uzyskać. Weźmiemy ten sam hardware, a zastosujemy do tego lepsze oprogramowanie. Jesteśmy w stanie to uzyskać. To Dima też kiedyś się wypowiadał na temat tych agregatów chłodzących i grzejących, które są w wielkich budynkach w Ameryce. Tak. I Siemens zastosował nowe oprogramowanie i spadło zużycie energii o 20%. Tak, tak. Ale no tam w ogóle opłacalność tego jest bardzo szybka, bo to agregat używa dużo elektrycznej energii, dużo prądu. A własny sterownik od Siemensa kosztuje tam, nie wiem, 2 dni pracy tego agregatu. I tam opłacalność jest na kilka tygodni. No i wracając do sytuacji w tej szkole, no ludzie mentalnie nie byli przygotowani do sposobu pracy tego systemu. Mhm. Tak? Bo ma być... zakładali, że grzejnik ma być ciepły. Parzyć. Ma być czerwony, tak. Ta pompa i ten algorytm jest nam wszystkim znany i pewnie Państwu też. No właśnie, właściwie to ja zapytam, czy to jest podobnie jak we flagowym modelu Mitsubishi, który jest notabene znacznie droższy niż... No ja bym mówił tak, że to bardziej szkoła europejska, a nie azjacka. Mhm. Przykładowo u Wismana jest bardzo podobny algorytm, a u Buderosa jest bardzo podobny algorytm. Czyli nie robimy nachalnej reklamy, nie jesteśmy tylko my. Tak, no ja mówię o producentach europejskich. Mm-hmm. Europejskie producenty mają trochę inną szkołę sterowania systemami grzewczymi. Dlaczego ona jest dokładnie inna przykładowo od takiej, jaka jest w Stanach Zjednoczonych? Mm-hmm. Bo w Europie już dawno nie ma surowców kopalni. Europa wszystko to kupuje, tak? Mm-hmm. I płaci za to duże pieniądze. Jest optymalizacja. Tak. I nie ma innego wyjścia, jak optymalizować zużycie. Naprzeciwko Amerykany mają gazu dużo własnego, on jest tani i no i właśnie im nie obchodzi to, ile tego gazu używa do agregatu. I może dlatego Carrier kupił Wismana. Może. Może. Zaczerpnąć tej wiedzy, tak, i wprowadzić je w stan. To równie dobrze możemy to odnieść do aut europejskich, nie? Tak, gdzie technologia taka wysublimowana na najwyższym technologicznym poziomie. No teraz to jest załamanie ze względu w stosunku do amerykańskich, mówimy amerykańskich, tak, przejmują. No i japońskich. No, i japońskich też, japońskich tak, też nie? No, japońskie bardzo dobre, tak. Nie psujące się. Tak. Ale bez tego czegoś. A tutaj jednak ta technologia była piętro wyżej, no i przez to te marki europejskie są, jeszcze są. Jeszcze są. Bo jesteśmy w nowej rzeczywistości ze względu na elektryki, ale jeżeli rozpatrujemy auto napędzie spalinowym, to nie do pobicia. No tak, jak porównać tam silnik Toyoty, 2 litry pojemności, taki silnik tam, nie wiem, to jest Volkswagena, to zużycie będzie dużo. No, o to chodzi. I pompy japońskie jest bardzo dobrze zrobione. To jest taki jakoś na bardzo wysokim poziomie. Ale sterowanie jest trochę inne. To jest trochę inna, na pewno to historyczne, bo pierwszym dużym rynkiem dla Japonii były Stany. Uh-huh. Ale teraz przykładowo tej samej Panasonic dużo fabryków w Czechach. A dlaczego? Dlatego, co by ci sami algorytmy sterowania wprowadzić w własne produkty, co by nie były bardziej europejskimi te produkty. Uh-huh. Nie da się stworzyć technologii takiej o ciągu krótkiego czasu. Tak. To jest tak zwany deep state, czy deep mind. Uh-huh. To jest coś, co funkcjonuje w firmach europejskich. Ścisły związek przyczynowo-skutkowy. No tak, i to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. To tak jak w materiałoznawstwie przy różnych produktach, gdzie... Czy zachód, czy w przyprawach KFC. I w sosie do Big Maca. Tak. Możemy, tak. Ja to żartobliwie oczywiście, ale... Dobra, panowie, co my możemy powiedzieć widzom,
poza ciekawostkami ze świata generalnie techniki grzewczej, w którą stronę to pójdzie, waszym zdaniem? Tak zupełnie na luzie. W którą stronę pójdzie technika grzewcza w Europie? Z jednej strony słyszymy, że Unia Europejska zakazuje nam już gazu od 2040 roku, w 30 już zaczynają się zmiany, też polecamy odcinek, który się wyświetla. Pompy ciepła z czynnikiem chłodniczym R32 teraz mamy na topie. Propanówki też, które też produkujemy, tylko no to są oczywiście monobloki, bo generalnie cały czas mówimy o splitach. Monobloki też w naszej ofercie już lada dzień, kiedy? No, to jest jesień. Monoblok propanowy w tej chwili jest w fazie testów wewnętrznych i musi przejść przez cały ten proces, tak żebyśmy się potem nie zasłaniali problemami z dostępnością Instytutu Badawczego, tak? Tylko mamy pojechać, zrobić, to okay. Czy monoblok propanówka i split R32 to jest w najbardziej możliwie dające się przewidzieć przyszłości top? Koniec? No nie, jeszcze mamy w planach. Nie, no ale tam już przyszłościowo. No. Mamy w planach duże pompy propanowe dla budynków takich bloków mieszkalnych, urzędów, przedszkol, szkół, no i tak dalej. No bo ty masz już doświadczenie z takimi. A z dużymi projektami. To już jest zaprojektowane, my tak. Też współpracujemy z Politechniką Krakowską w tym zakresie, natomiast patrząc na rynek urządzeń do ogrzewania, no teraz pompy dostają baty ze względu właśnie na tą sytuację, która ma miejsce. Od której zaczęliśmy odcinek. Dokładnie, ale biorąc pod uwagę, mamy odpowiednio przygotowany dom, odpowiednio dobraną pompę, to w naszym mniemaniu, oczywiście subiektywną, chociaż uważamy, że obiektywnym, jest to najlepsze urządzenie grzewcze. No właśnie, nie wiem, czy Państwo oglądaliście nasze niektóre filmy, gdzie jesteśmy, powiedzmy, że w nowych domach, no bo 5-letni dom, no to jest dom w nowej technologii, termicznie doskonale zaizolowany. I to zużycie praktycznie równa się zużyciu kotła gazowego finansowo, bo to oczywiście tu kilowatogodziny, tu metry sześcienne, ale kasa wychodzi tak samo, a gaz jest niepewny, tak? O gaz od 1 lipca już inne ceny. No, z 50% no prąd techniczny. Też, no będąc uczciwi, energia elektryczna też. Tak. Ale jak przeliczyć, to po tym podniesieniu już pompa będzie trochę taniej. Więc po teraz. Czyli pompa jest jakby najpewniejszą inwestycją dla tych, którzy teraz się budują. Nie wiem, czy to poprawny kolokwializm. Dla tych, którzy teraz budują dom. Jak to jest nowy domek, bardzo dobrze ocieplony, ma podlogówki, to no, lepszego rozwiązania na pewno nie ma. Będzie się. Jak to jest dom stary, z lat 70, ze starej systemy ogrzewania, to na pewno pompa nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla takiego domu, bardziej jak jest połączony gaz. Mhm. Czyli ze szczytowym źródłem gazowym. Tak, i dlatego mamy taki model, jaki jest, pracuje w trybie hybrydowym. Uh-huh. I pompa liczy CUP, a faktycznie liczy nie CUP, faktycznie liczy koszt produkcji kilowatogodziny ciepła. Uh-huh. I pracuje w trzech trybach. I pierwszy tryb, kiedy pracuje tylko pompa, drugi albo trzeci tryb, kiedy pracuje tylko piec gazowy, i to tryb może być albo pompa jest już za granicami swojej pracy możliwej, albo pompa produkuje kilowatogodzinę drożej od pieca gazowego. I dalej jeszcze jest tryb własnie hybrydowy, to jest tryb samy taki ciekawy, bo dlaczego ciekawy, bo pompa liczy, przykładowo dla domka potrzebuje teraz systema ogrzewania, zasilania na poziomie 50 stopni. Mhm. Pompa może to zrobić, tak? Ale kiedy będzie podawać 50 stopni na zasilanie, to kilowatogodzina będzie już drożej. I dlatego pompa liczy, na jaką ilość stopni musi obniżyć temperaturę na zasilanie, dlatego, żeby pompa była taniej. Uh-huh. A resztę dograje gazem. I w takim wypadku to jest tak zwany tryb ekonomiczny. Uh-huh. To jest tryb, kiedy pompa będzie generować kilowatogodzinę ciepła
tak tanio jak możliwe, tak? Czyli my wpisujemy te ceny. Konsument... Konsument podaje tylko dwie ceny, na prąd i na gaz. I na gaz. Albo dwie ceny na prąd, jak ma prąd, dwa taryfy na prąd, mhm. tak przykładowo. A właśnie pompa to cały czas liczy i to jest tryb ekonomiczny, a jeszcze jest tryb ekologiczny, to jest dla ludzi, jaki, nie wiem, zredukować emisję CO2. Sadzimy drzewa. To w takim wypadku pompa będzie minimalno używać gaz. Tak, minimalnie. Czyli użyje go tylko po przekroczeniu punktu biwalentnego. Nie zdąży już sam. Tak, tak, gdzie bym musiał łączyć grzałkę. Nie mamy pompy po punktu biwalentnego stałego, naprawdę. To jest jedna bardzo ciekawa historia, bo w wszystkich pompach azjackich punkt biwalentny to jest stała jakaś wartość w stopniach. Tak? Mm-hmm. Przykładowo minus 5 ustawił i poniżej minus 5 już łączy grzałkę. Mm-hmm. Trzeba czy nie trzeba, ale włączę. A w naszej pompie to jest bardzo wynikiem tego niedoskonałego sterowania. No tak, nasza pompa w ogóle pracuje trochę inaczej. Pompa włączy grzałki tylko wtedy, kiedy ona nie może osiągnąć sama tej temperatury na zasilanie, jaka musi być. I właśnie włączy ich nie od razu, a będzie czekać i obliczać taki jeszcze ważny parametr, jaki pokaże sterowniku, czy pompa osiągnie tego za pół godziny. Wiem, tak. I wtedy ona poczeka. Czasowe. Tak, ona poczeka, bo wie, że temperatura może nie spadnie do minus 10, tak? Dokładnie. No. Dokładnie. I o tym jeszcze jest ten model 24-godzinny, tak? Że ona się uczy jakby poprzednich 24. No, dużo jeszcze czego jest naprawdę w oprogramowaniu. To jest jeszcze model 24 godziny, przykładowo pompa sama zalancza używania w jesieni. Ale zalancza tylko wtedy, kiedy temperatura za dobu, jaka była, pokaże pompie, co w następnej dobie już temperatura w budynku spadnie. I ona liczy to po temperaturze zewnętrznej, bo faktycznie od czego zależy temperatura wewnątrz? Ona zależy od temperatury zewnątrz, bo ciepło ucieka na zewnątrz, tak? Tak. Ciepło idzie z części domu, gdzie jest ciepło, na zewnątrz, bo tam jest zimno, tak? To pokazuje, jak właśnie najbardziej istotnym albo krytycznym elementem jest software i to zarządzanie tą pompą, bo tak. Mieliśmy na przykład pompy konkurencyjnej, którą jeden z naszych klientów poprosił, żebyśmy zbadali. Zbadaliśmy ją u siebie w komorze i tam wychodziło bodajże A++ i A+. Nie, A3+ i A2+. Okej. Top. No i po naszych badaniach wewnętrznych w tejże komorze Dima był lekko zszokowany tym, że absolutnie to odstaje od tego, czego on się nawet spodziewał. On wiedział, że ona nie spełnia tych 3+ i 2+. To spodziewaliśmy się tam na poziomie 1+. Dwa plusa i jeden plus. Tak, spadku na 1+. Tak, spodziewaliśmy się. Wyszło dużo gorzej. Teoria jest taka, mam tutaj osoby profesjonalnej, więc ja się z nią zgadzam, że zostało tam zastosowane oprogramowanie dla klimatyzacji. Mhm. Klimatyzacja rządzi się swoimi prawami, są tam inne algorytmy i było to urządzenie, jest to urządzenie zrobione tak ad hoc, czyli wrzucamy tam jednostkę zewnętrzną, robimy jednostkę wewnętrzną i stworzyliśmy pompę ciepła, gdzie wykorzystali oprogramowanie dla klimatyzatorów. No i z tego wyszły te duże problemy, na które importer nie zareagował, nie miał odpowiedniego przełożenia też na producenta, producent też nie zareagował. Czyli importer po prostu to przepisał. Bo importer... I wykorzystując te, nie wiem czy mogę to nazwać lukę prawną, to zaniechanie urzędnicze. Importer w pewnym momencie mógł się bronić, zanim jeszcze ta sprawa została tak wybuchła, tak? Mhm. I stało się to takim w tym, że środowisku mniej informacją, to zakładamy, że przy
odpowiednim poprawieniu tego software'u, ta pompa te dwa plusy i jeden plus by uzyskała. Mhm. Tak. Ale przez brak kwalifikacji, wiedzy i przełożenia na fabrykę nie nastąpiło to, tak? A teraz to już jest tylko gaszenie pożaru. No, to już... Generalnie jak tak was słucham, to mam wrażenie, że przede wszystkim państwo, bo to część z was będzie tych urządzeń takiej czy innej firmy w przyszłości używać. Jak powiedzieliśmy wcześniej, bardzo prawdopodobne, że będą już używać je nasze dzieci w swoich domach. Bardziej niż prawdopodobne. No chyba, że technologia nas jeszcze czym zaskoczy, ale no nie przyznajemy faktu. Generalnie wydaje mi się, że jako społeczeństwo europejskie, no nie wiem czy europejskie, polskie na pewno cierpimy na taki kryzys zaufania wobec instytucji, wobec firm, wobec niejednokrotnie autorytetów. No już nie będę mówił o tym kryzysie covidowym. Przestaliśmy wierzyć lekarzom. Opinia publiczna jest podzielona co do szczepionek. Przestaliśmy wierzyć także geopolitykom w ostatnich czasach, bo różne opinie na temat wojny. Społeczeństwo spolaryzowane, nieufne. Komu wierzyć, jeśli chodzi, a tym bardziej, że wyniknęło jeszcze to, że pół roku mają przedłużone ci, powiedzmy, ukłon w stronę nieuczciwych. Ja nie wiem, czy mimowolny, czy celowy, ale ukłon na pewno. Komu wierzyć ma pan Kowalski? W technologii. Kupując sobie pompę ciepła. No, wierzyć w technologii. No, z jednej strony. Opartej weryfikacją. Dokładnie. Bo to nie jest żadna technologia z kosmosu. Software też jest wynikiem ciężkiej pracy, a to, co się stało, to jest tylko wynikiem umożliwienia kombinowania. No właśnie od 13 czerwca na Zoom liście można będzie ściągnąć raport badań. Mhm. Od 13 czerwca, tak? Tak, na wszystkie pompy można będzie... Jaki jest zbadany w laboratoriach. O ile się coś nie zmieni. No już jest, na jakąś ilość pomp już jest raporty badań na Zoom-liście. Ale no ostatni piątek? No okej, okay, ale jak ktoś musi podjąć decyzję, jaką pompę kupić. Jak jest na Zoom-liście raport badań od jakiejś laboratorii europejskiej, przykładowo od czeskiego BBA ili od polskiego COFA, albo Dincerto niemieckiego i tak dalej, to jest pompa własna zbadana z laboratorii i tym wynikam można wierzyć, bo to jest czyli faktyczny parametr, jaki wydaje. Aczkolwiek tutaj chłopaki jak byli w Brnie na badaniach, to też rozmawiając tam z pracownikami, słyszeli fajne historie, że przyjeżdżają firmy z Polski, bo teraz można powiedzieć, że jest potop polski w Brnie. Tak. W związku z tymi zmianami. Więc wiele firm ma ciśnienie, no bo wiele firm jest potężnie zatowarowanych, i trzeba zadziałać, no bo brak możliwości sprzedaży tych urządzeń będzie skutkowało tym, że są ogromne straty dla firm i dla ich właścicieli. Była taka sytuacja, takie rozmowy, że po wykonaniu testów pojawiają się wyniki i co niektórzy są zaskoczeni, jak to jest możliwe, że takie słabe wyniki, skoro my tutaj płacimy za to. No, taka lekka abstrakcja, no ale... Domyślamy się, jak to wyglądało wcześniej. Czy nie? Nie. Nie, wcześniej to tak nie wyglądało, bo wcześniej nie było tych wymagań. Mhm. Więc wcześniej siadał pan X, robił sobie deklarację zgodności, wpisywał co bądź, podpisywał, puszczał do listy Zoom, tam urzędnik w racji, podejrzewam nie ze złej woli, ale z tego, że nie ma kompetencji, nie był w stanie tego weryfikować, nie było systemu weryfikacji. I nie musiał przede wszystkim tego robić. Tak, zgodnie zostałem i nie musiał nic robić. Tak, no i to jest to zaufanie. To jest właśnie to zaufanie, tylko... Czyli to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że te wymogi dodatkowe, państwo, niektórzy pisali komentarze, niektórzy z państwa, że nam to coś
ułatwia, że może będziemy mogli drożej sprzedawać, to nie, to dla nas jest utrudnienie, jeśli można tak nazwać, dla nas akurat konkretnie, personalnie nie, bo my to robiliśmy emocjonalnie. Ale my wydajemy, no, duże pieniądze na, tak, na te badania, bo... I czasu. Bo, i to jest, a benefit jest dla państwa. Teoretycznie można zaprojektować pompę, poskładać ją z byle czego, jeżeli nikt tego nie weryfikuje, po prostu wypchnąć ją na rynek. I zadeklarować jej parametry topu japońskiego, nie? Tak, można. No i tak to pewnie wyglądało przez wiele lat. Znaczy nie pewnie, tylko na pewno. Proszę państwa, no co, pewnie będziemy chyba kończyć. Nie, tu jeszcze mamy, bo tam wracając przejmuję do tej... Bardzo dobrze. Wracając do tej pompy, o której mówiłem, że uważamy, że jej układ sterowania oparty jest na software przeznaczony dla klimatyzacji. Bo też mieliśmy kilka rozmów i dla mnie jest to niezmiernie ciekawe. No, Dima ma tutaj doświadczenie ogromne w tym zakresie. Wydaje się, a priori niemal graniczy z pewnością, odnosząc to do rynku pomp ciepła, że na rynku klimatyzacji to oszustwo jest jeszcze większe, ponieważ dużo trudniejszym jest weryfikacja wydajności klimatyzatora, ponieważ musimy przeliczyć energię z powietrza, a nie z cieczy. No bo jak jest pompa ciepła, to i użytkownik może naprawdę trochę wydać pieniądze, zamontować licznik ciepła, zamontować licznik energii, poczekać, nie wiem, jedną godzinę, dalej jeden tydzień, dalej jeden miesiąc, dalej sezon i za sezon wyliczyć sobie z CP pompy realnej. Tak? I zobaczyć, co jest zadeklarowane, a co jest naprawdę. I koszt tego nie jest duży, bo licznik ciepła kosztuje może tam kilka sąd złotych, tak? Może 300, może 400, a licznik prądu to ogólnie kosztuje do 100 złotych, tak? Nie jest to instalacja tego, nie jest jakaś... I może to przez CLP po prostu... Tak, to jest to, po prostu podzielić, ile produkowała ciepła i na ile zużyła prądu. Ot jest CLP za sezon, tak? Ale z klimatyzatorem to nie tak, bo w klimatyzatorze klimatyzator chłodzi powietrze. I właśnie problem główny jest, co policzyć, ile energii klimatyzator odebrał z pomieszczenia, albo kiedy on pracuje na ciepło, to dał w pomieszczenie, tak? To nie jest prosty temat. To dlatego trzeba specjalna komora, bardzo, z takim bardzo skomplikowanymi urządzeniami dla tych pomiarów. I w ogóle, przykładowo, w Brnie nie ma takiej komory, w Sochi nie ma takiej komory. Taka komора є тільки, може, там в парі лабораторіях в Унії, але кліматизаторів шпридає десятки мільйонів. І то є все на деклараціях. Чи увага на кліматизацію, так? Так. Напевно, на кліматизацію є там... Ну, питання, коли цей проблем зостане достережений? No, może już i nie będzie, bo naprawdę tak wygląda, że pompa ciepła, jaka może chłodzić, to jest... Że wyprzeklimatyzator. Wyprzeklimatyzator, tak. I to jest... Właśnie, o, ciekawe pytanie. Miałem kończyć, a mi się nasuwa. Ludzie mają takie pomysły, żeby montować klimatyzatory, mając fotowoltaikę na przykład na starych zasadach, montują klimatyzatory czy klimakonwektory i liczą, że będzie to działać jak pompa ciepła. Czym się to różni? Czemu pompa... Klimakonwektor to trochę inna rzecz. Klimakonwektor no to jest... właśnie rozjaśnijmy, jeśli no, można. No tak, klimatyzator to jest klimatyzator. Normalno tam w 95% to jest split systema, tak? Gdzie jest jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna. No i właśnie klimatyzator, jaki pracuje na ogrzewanie, to jest właśnie pompa ciepła. Pompa ciepła, powietrze, tak? Jaka mierzy ciepło z powietrza zewnętrznego i oddaje powietrze wewnętrzne, tak? Pytanie wydajności. No właśnie, czy klimatyzator ma COP? Ten współczynnik wydajności? Właśnie ma i to jest w paszportach i to jak państwo chce to, kto to sprawdzi, to można zajrzeć na tą bazę EPREL, odszukać tam ten model klimatyzatora i tam musi być podana wydajność klimatyzatora, jaki ma COP na grzanie, jaki ma IRR na chłodzenie, to wszystko musi być podane. I ta baza dotyczy nie tylko klimatyzatorów. Tak, i lodówek dotyczy, i pomp ciepła, i pralek, i wszystkich urządzeń, co używa energii w domu, tak? To tak zwany ERP, Energy Related Products. ERP, Energy Related Products. Baza nazywa się EPREL. I ona jest
otwarta, publiczno dostępna. Wszystkie, kto chce coś sprawdzić, to można sprawdzić za parę minut przez internet. No i właśnie w zaufanie. Ta baza jest tak samo pobudowana na zaufanie, bo podaje tam te dane, podaje producent urządzenia. Mhm. Deklaruje, tak. Ale teraz jest nowy, jeszcze nieczynny przepisy Polka Designu, jaki wejdą na pewno do końca roku. I tam jest bardzo ciekawe zmiany dla pomp ciepła specjalnie. Jakie zmiany, co pompy ciepła po tych nowych przepisach mają budowany licznik ciepła, czego naprawdę nie ma w tanich urządzeniach. No i wbudowany licznik prądu. I te dane ta pompa musi oddawać w tą bazę EPRO. Przykładowo, jakiś producent deklaruje, że ma 3 plusy i 2 plusy. I to jest, bazy tego jest to tak zwany NS. Tak? Mm-hmm. To jest taki parametr wydajności. Procentowy, to NS parametr wydajności, jaki pokazuje wydajność przez rok. Przez sezon grzewczy, tak? I po faktycznych danych, jakie będą передаwane z tych pomp w tą bazę, ta baza automatycznie oblicza za parę lat, czy za rok, za sezon grzewczy, jaka jest realna wydajność tej modeli pompy ciepła na podstawie nie jednej pompy ciepła, a 10 tysięcy zainstalowanych pomp ciepła po całej Unii. I właśnie jak to NS już nie odpowiada faktycznie zadeklarowanemu, to pompa może stracić jeden plus automatycznie. I to jest taki, no... Czyli to wtedy będzie można uznać za system jakby zamknięty, weryfikujący, tak? Nie będzie możliwości deklarowania. Nie, deklarowania będzie. Znaczy, tak, ale zostanie to zweryfikowane. Ale musisz pytanie jeszcze, jakie konsekwencje za tym pójdą, tak? Bo ofiarą tego wszystkiego, tak jak i teraz, stanie się użytkownik końcowy. Tak. No bo użytkownik końcowy kupuje urządzenie, które ma zadeklarowane parametry. To jest część umowy. Jeżeli urządzenie to, czy tak jak teraz, w wyniku wprowadzenia wymogu testowania straci te. Powiedzmy, Kowalski kupił rok temu pompę tego modelu i była zadeklarowane 3 plusy, 2 plusy. Tak? Tak. A teraz w wyniku testowania wyjdzie 2 plusy i 1 plus, to wychodzi na to, że on został mu sprzedany produkt niezgodny z umową. Ale zgodny na tamte... Niezgodny. Niezgodny z umową, czyli może to też bardzo ważne. Pytanie, co możecie państwo zrobić? Może oglądają nas ci, którzy są niezadowoleni i wiedzą, że zostali nabici w butelkę. Do tej pompy, która była w zeszłym roku, teraz na liście już nie ma. I raczej... Albo ma gorsze parametry. Albo to niekoniecznie nie musi być na liście ZU. Wystarczy, że ona będzie miała gorsze parametry. Tak, ale on kupował A++. Dokładnie. A teraz się okazuje po tym, że ma A+. I montował mu lokalny instalator, który też nie ma obowiązku weryfikować tego. A nie ma możliwości. No raz, nie ma możliwości. Dwa, nie ma obowiązku. No dostaje dokumenty z parametrami od firmy, która dystrybuuje to, przepraszam, więc to jest firma profesjonalna. Ta firma jest w obowiązku, żeby deklarować takie parametry, jakie one są. Tak? Tylko, że poszkodowanym zostaje ten Kowalski. Co ma robić teraz? No, idzie do tego instalatora. Instalator idzie do importera, a importer... Mówi, no, że rynek jest bardzo konkurencyjny, więc teoretycznie, jeżeli importer sprzedał nawet 10 tysięcy pomp, no 5 tysięcy nawet ich sprzedał, no to on te pieniądze dalej raz zużył na funkcjonowanie, dwa pewnie zainwestował kolejne. Tak? No i teraz nagle... Amen, dokładnie. Można sobie iść do sądu i tyle. Więc to jest bardzo duży problem, który no, teraz już jest i my jako producent też jesteśmy w takiej, jako producent, który
dostarcza, produkuje i dostarcza urządzenia zgodne z deklaracjami. My mamy wiedzę na temat różnych urządzeń, ale jesteśmy między młotem a kowadłem. Tak? Rynek jest tak zepsuty, bo my musimy walczyć, konkurować z generalnie z importerami, którzy mienią się producentami i którzy deklarują nieprawdziwe parametry. Natomiast oni sprzedali czy dostarczyli urządzenia do instalatorów, którzy są przynajmniej potencjalnymi naszymi klientami. Więc uderzenie w ten produkt jest automatycznie uderzeniem w tych instalatorów. Tak. I to jest... To instalatorzy też są ofiarami. Ale dla nas to jest ogromnie skomplikowana sytuacja, tak? Bo zero-jedynkowo patrząc na to, my powinniśmy jechać do spodu i... Ale sami w siebie uderzyło. Tak. Czy generalnie... Może tak, bo ten film jest trochę taki smutny, ja odnoszę wrażenie, że ciągle gadamy o oszustwach, o braku zaufania. Czy jest promyk nadziei? No właśnie te zmiany, które teraz i jeżeli będzie to przeprowadzone tak, jak deklarowane jest, że będzie, to uważamy, że zarówno od strony konsumentów wzrośnie z powrotem zaufanie dla tych urządzeń, czyli generalnie dla pomp ciepła. Mhm. Zadowolenie z użytkowania będzie większe. Rynek po prostu będzie normalny. My nie boimy się, chcemy konkurować z innymi firmami, z innymi producentami, którzy dają, deklarują... Którzy grają na tym samym boisku. Dokładnie. Którzy, bo w tym momencie wychodzi na to, że my gramy na boisku pełnowymiarowym, a oni nie męcząc się grają na... Tak, na... albo my we 3, a oni w 15. Tak. Natomiast uważamy, że konkurencja to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Bo to prowadzi do rozwoju, tego wyścigu technologicznego. No, cały czas trzeba coś rozwijać, ulepszać produkty. Jeszcze idąc w kierunku może trochę takiej geopolityki, bo mamy rynek pomp ciepła. Wcześniej mieliśmy fotowoltaikę, nie? Gdzie Europa przegrała walkę z Chinami, bo najpierw były cła antydopingowe, różne właśnie działania w Parlamencie Europejskim były, przez co wprowadzone były te cła, natomiast nic z tego nie wynikło. Rynek producentów w Europie był na tyle słaby, że on się jeszcze nawet nie narodził. On był na początkowym etapie rozwoju. Gdzie z Chin mieliśmy gotowe produkty. Tak, a jakby uderzenie, konsekwencje tego, że kupujemy produkty z Chin, nie są dla gospodarki europejskiej jeszcze tak duże. Natomiast w przypadku pomp ciepła, gdzie na rynku europejskim jest mnóstwo dużych firm od wielu, wielu lat zajmujących się systemami ogrzewania, to już potencjalnie rodzi bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o utratę miejsc pracy. Kolejnym etapem, jeszcze wyżej, no to są, może od tego nie wyżej, no mniej więcej na tym poziomie, to bym powiedział, że są te turbiny wiatrowe, mhm. O które też teraz jest wojna, ale jeszcze wyżej jest przemysł motoryzacyjny. Oczywiście dla konsumenta kupić taniej, to lepiej, tylko że niesie to konsekwencje, tak? Bo w 2022 roku, na koniec 2022 roku, przykładowo w przemyśle, nie mam danych odnośnie tam producentów pomp ciepła, no, natomiast jest kilkanaście firm w Polsce, które się tym zajmują. Natomiast w przemyśle motoryzacyjnym dla firm powyżej bodajże 9 osób, to było około 400 tysięcy ludzi zatrudnionych. Mhm. Więc jeszcze jak dołożymy firmy, które są poniżej 9 osób, do tego dołożymy dzieci, żony i no generalnie otoczenie tychże osób, to się robi grubo ponad milion osób. Ja przepraszam, grubo ponad pół miliona osób. Dla firm powyżej 9 osób? Ilość ludzi pracujących w firmach produkujących części dla automotyw. To jest około 400 tysięcy ludzi. 400 tysięcy. Rodziny, no to jest prawie milion. Nie milion, ale no
600 do 700 tysięcy, tak? To są osoby, które są... Tak, żyją z tego. Tak. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jak ja tu mówię, pan Chińczyk oczywiście chce całą produkcję mieć u siebie i eksportować tylko do Europy i nas traktować jako konsumentów. Tylko na pewnym momencie zabraknie pieniędzy. Jeżeli my nie będziemy mieć gospodarki, nie, my nie możemy oprzeć się tylko na usługach. Oczywiście PKB na papierze będzie, tak? Natomiast bez produkcji nie będzie tego prawdziwej gospodarki. Więc po jakimś czasie braknie, nie będzie komu kupować. Ciekawy kanał się z tego robi, przyznacie państwo, bo... Ale kanał się z tego robi, dokładnie, z tego się robi. Kanał. I to taki głęboki. No to ja nie chcę kończyć takim akcentem nieprzyjemnym. Jeszcze musisz coś powiedzieć, jeszcze musimy o czymś pogadać. Pogadajmy jeszcze o tym, że odnosząc, jak Dima powiedział, nasze pompy są zaawansowane w stopniu takim jak tam Buderus, Wisman, te najwyższe modele. Jeżeli porównamy sobie to do tego, co jest oferowane z Chin, to mamy dużo lepsze produkty. No i to jest. I jesteśmy w stanie to produkować to w podobnych cenach. Tak? Tak, w podobnych cenach. W podobnych cenach co? To Chińczycy. Jesteśmy w stanie to produkować w podobnych cenach. No niedokładnie, różnica jest bardzo mała. No dlatego powiedziałem w podobny. Tak. A dzięki właśnie temu software'owi oszczędności, które powstają w wyniku eksploatacji urządzenia, to w rok, dwa, jeżeli weźmiemy sobie najtańsze chińskie urządzenie, a nasze, to tak, my to już odrabiamy. Tak. Mamy sytuację u jednego klienta, gdzie zamontował w domu bliźniaku identyczne dwa mieszkania. Praktycznie można powiedzieć drzwi w drzwi. Naszą pompę i pompę chińskiego producenta. To jest szeregówce dom? Szeregówce, tak. I co gorsze jeszcze, w jednym mieszka, co gorsze dla niego, akurat w tej sytuacji, w jednym mieszka córka, w drugim mieszka matka, więc wymieniają się informacjami na bieżąco, online są. I nasza pompa zużywa dwukrotnie mniejszą ilość energii. Przy tej samej mocy. Zrobimy o tym odcinek, proszę państwa. Jeśli będą chcieli pogadać, to bardzo chętnie się tam wybierzemy z ekipą. No, takie są fakty, nie? Więc my musimy walczyć technologii, bo ilością nie damy rady. Teraz już kończymy. Do 4 razy sztuka. Bardzo panom dziękuję. Do państwa mam prośbę. Proszę pisać komentarze. Możemy takie odcinki kręcić, tak jak powiedziałem. Dmitri mieszka w Polsce, Bartosz także, jesteśmy wszyscy z Gorlic i Gorlice też państwo. Mamy jeszcze jednego takiego klienta, z którym też możemy nagrać bardzo ciekawy odcinek. Którego? Jureczka. O, jeszcze mamy, ale myślę, to stacji to ładowania pojazdów też jest, no to będzie bardzo intensywny odcinek, jeśli powstanie. Bo to jest człowiek szalony inżynier, ale no nic, proszę państwa, pytajcie. Gdyby coś, pytajcie, będziemy filmowo odpowiadać. Tradycyjnie. Żegnamy się. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję panowie jeszcze raz.